Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Rzeczywiście, sama rejestracja jest Tadeusz, okay. Może to druga część EKG. Proszę Państwa, w naszym studiu prezes Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Szkoła Główna Handlowa, która powiedziała, sama rejestracja jest okej. Okay. Dotyczyło to sprawy, o której rozmawialiśmy w pierwszej części audycji, czyli o nowych obowiązkach internetowych, ale do tego wrócimy jeszcze na chwilę. Doktor Jakub Borowski, Szkoła Główna Handlowa, główny ekonomista Inwestbanku. Sebastian Mikosz, był wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, prezes PLLOT kiedyś, nie tak dawno jeszcze zresztą, obecnie doradca Société Générale. Proszę Państwa, cóż na rynkach papierów wartościowych? WIG 20 traci w tej chwili 49%, wzrost już we Frankfurcie 87%, lekki spadek w Paryżu, wzrost prawie 0,5% w Londynie. Przypomnę, giełda tokijska dzisiaj odrobiła prawie 6% poprzednich strat. No już wcześniej spadła prawie 17% przez dwa dni zresztą. Waluty w dalszym ciągu tanieją nieco. Frank szwajcarski 0,4% kosztuje 3,15, euro 0,26% kosztuje 4,04 zł, dolar amerykański 0,2 kosztuje 2,89 i funt brytyjski 0,16%, cena 4,66 zł. EKG. Wracam jeszcze na chwilę do tejże ustawy medialnej. Przypomnę, alarm internautów, rząd chce cenzury sieci, tak pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Ja chcę podkreślić tutaj, że temat ten jako pierwszy nagłośnił Radio Tok FM w swoim czasie. My w audycji gospodarczej, powiem szczerze, nie zajmowaliśmy się tym. Zajęliśmy się dzisiaj, żeby spojrzeć na to z punktu widzenia przedsiębiorców, jak to może zaszkodzić przedsiębiorcom, bowiem nowe prawo nakłada obowiązek wpisu do wykazu dostawców, tych, którzy prowadzą usługi medialne na żądanie w sieci. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji prowadzi, czy będzie prowadził, czy ma prowadzić taki wykaz dostawców. Dostanie uprawnienia także zgodnie z tym prawem. Miałby dostać, jeśli ktoś nie wypełni obowiązku rejestracji, dostanie karę administracyjną w wysokości do 10% przychodów, proszę Państwa. 10% przychodów. Jeśli ktoś ma rentowność na poziomie na przykład 5%, a 10% dostanie kary od wysokości przychodów, to jest bankrutem natychmiast. Obowiązek promowania audycji europejskich, polskiej, europejskiej, tam jest, no jest wiele takich, na przykład reglamentowanie też w jakiś sposób reklam. Jest wiele takich rzeczy, które są niezgodne, niby mają być zgodne z celami dyrektywy, one są według opinii prawnych niezgodne z celami dyrektywy unijnej, a także niezgodne z konstytucją. Na przykład kancelaria Bird & Bird pisze, że projekt jest niezgodny z przepisami konstytucji dotyczącymi praw i wolności obywatelskich oraz przepisami ustrojowymi o kompetencjach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Projekt jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej, a konkretnie z założeniami, celami dyrektywy wskazanymi w jej preambule. Projekt spowoduje pogorszenie zdolności konkurowania przez działających w Polsce dostawców usług medialnych, a w szczególności dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie. I tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, no cóż, jeszcze co ważne, projekt kłóci się z działaniami deregulacyjnymi podejmowanymi przez rząd i Sejm RP, szczególnie w ramach Komisji Sejmowej Przyjazne Państwo. Prosiliśmy pana redaktora, żeby jeszcze wrócić do tego tematu, ponieważ dyskutowaliśmy tutaj w przerwie. Doszliśmy do wniosku, że sam wymóg rejestracji może być sensowny. Ale dlaczego rejestracja, nie zgłoszenia? No słuchajcie, no dlaczego rejestracja, nie zgłoszenia na przykład? No ja już tego nie rozróżniam w tej chwili, no ale... Jeśli ja składam zamiast zaświadczenia w urzędzie oświadczenie, to dlaczego nie mam to być jakiś szczególny sposób rejestracji. Rejestracja kojarzy się z jakimś procesem biurokratycznym, prawda? A z czym innym jest zgłoszenie. To może być korzystne nawet dla przedsiębiorców w pewnych szczególnych przypadkach, dlatego że w sytuacji, w której na jakichś stronach internetowych publikowane są treści dla nich na przykład szkodliwe, to jeżeli ten serwer jest gdzieś poza granicami kraju, a tu chodzi o to, żeby to się działo wszystko w ramach Unii Europejskiej, żeby dotyczyło to wszystkich krajów. Ale jeśli to prawo wejdzie w życie, to będzie się działo to poza granicami kraju, bowiem przedsiębiorcy będą się wyprowadzać, czyli rejestrować te usługi gdzie indziej zupełnie. Jeżeli ich zmusimy do tego, to tak, ale tu chodzi o to, żeby przedsiębiorca miał możliwość
dochodzenia swoich praw w odniesieniu do właścicieli stron, które są na przykład za granicą. I po prostu w takiej sytuacji trzeba to wprowadzać symetrycznie. Znaczy, jeżeli wprowadzamy to w innych krajach, to wprowadzamy to również w Polsce. I myślę, że z tego powodu jakby inicjatywa poczęła się na poziomie unijnym. Dobrze, tak? Ale ja to, co cytowałem, i tu nikt nie kwestionuje dyrektywy unijnej, to, co cytowałem państwu w pierwszej części audycji, to było niezgodne według opinii prawników. Ale nie, to o tym nie dyskutujemy. Niezgodne no, z dyrektywą unijną. Ale to nie, tu się zgadzamy. Absurdalne. Chodzi o to tylko, żeby jakby w czambuł nie potępiać tego pomysłu nie, w ogóle. Nie, tak? Nie, bo to chodzi o to, żeby ustawę w ogóle zbojkotować. Diabeł tkwi w szczegółach, jak mówi prezes Elżbieta Mączyńska. I o te szczegóły właśnie chodzi. No, o te punkty, o których mówiliśmy. Proszę państwa, państwo piszą bardzo intensywnie w tej sprawie. Filip Borysewicz na przykład. Ustawa internetowa mnie zdziwiła. Daleki jestem od posądzania twórców tej ustawy o próbę stworzenia narzędzia do kontroli sfery internetu. Polscy posłowie nie są w stanie ustanowić takiego narzędzia, ale doskonale wpisuje się w poziom traktowania obywateli. Można poczuć się naprawdę zniechęconym, a za parę miesięcy z uśmiechem bezczelnie będą zachęcać do głosowania w wyborach. Bartosz Kucki. Witam wszystkich. Przypominam, jaki był wielki szum w sieci odnośnie pakietu telekomunikacyjnego. Politycy mówili, że wszystko będzie dobrze. Ludzie im nie wierzyli. No i jest. Radosna twórczość urzędników znowu okazała się zgodna, w cudzysłowie, oczywiście z interesem obywateli. I tak dalej, i tak dalej. No sporo tych głosów w tej sprawie. Oczywiście wszystkie krytyczne. EKG. Proszę państwa, teraz zmieniamy temat. Dzisiaj paliwo, jutro drożyć będzie wszystko, pisze dziennik Gazeta Prawna. W maju inflacja ma osiągnąć poziom 4%, ale podniesienie stóp procentowych przez RPP może schłodzić koniunkturę. Gazeta Wyborcza, strona 23, Wyborcza BIS, koszyk po kryzysie. Jak kryzys odszedł, oprzeć się z naszymi kieszeniami, mniej z naszych pieniędzy wydajemy na żywność, paliwa. To, co ostro drożeje na świecie, więcej pochłaniają opłaty za mieszkanie i prąd i przyjemności. Czyli doszliśmy do tematu, czy jesteśmy się bogaci, czy biedniejsi. To będzie główny temat naszej drugiej części audycji. Struktura wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych. W 99 roku, proszę państwa, na żywność wydawaliśmy 31,6%. W 2011 już 24% będzie. Czynsz energia 18,4% wydawaliśmy, a 20,7%. Czyli tutaj rośnie. Transport bez zmian prawie 8%. Rekreacja, kultura. O, i tutaj rośnie nam ładnie. Restauracje też więcej. Wydajemy na restauracje ponad dwukrotnie więcej. Alkohol i papierosy spada. 6,4, teraz 5,7. I bardzo dobrze. Odzież, obuwie 7, 5,2. Jeśli drożeje alkohol i papierosa, mniej wydajemy, to znaczy, że co? Mniej palimy i chyba... I bardziej kulturalni się stajemy, bo więcej wydajemy na kulturę. Ale, panie redaktorze, to co pan podał te dane, to one przemawiają za tezą, że jednak się bogacimy. Już tu mówiliśmy kiedyś o prawie Engla, czyli prawie, według którego im bardziej zasobne społeczeństwo, tym mniejszą część swoich dochodów, część procentowym przeznacza na podstawowe dobra, czyli żywność na przykład. I tutaj się akurat ten udział zmniejsza z 30 paru do 20 paru. No dobrze, ale żebyśmy się tak dobrze nie czuli, tak? No właśnie. Ale oczywiście drożyzna sprawia, że z naszych kieszeni wycieka więcej pieniędzy. Dzień Gazeta Prawna pisze, nadchodzi drożyzna. 1 maja znikną ulgi akcyzowe na biokomponenty, które producenci oraz importerzy paliw muszą dodawać do benzyn i oleju napędowego. Koncerny ostrzegają, to podwyżka cen na stacjach. Wzrosną o 7-10 groszy na litrze. Pięknie? Pięknie. Mogłaby nas przed nią uchronić decyzja rządu o czasowym zmniejszeniu akcyzy paliwowej. Pamiętacie? Była taka już sytuacja w 2004 roku, kiedy zmniejszono akcyzę i wtedy paliwo nie zdrożało w tak dramatyczny sposób. Tu trzeba jednak brać jeszcze pod uwagę fakt, że takie ciągłe mówienie o drożyźnie i o inflacji ma w sobie troszkę jest tu mechanizm samonakręcający się. Czyli samospełniający się prognozy. Tak, słyszą, że coś zdrożeje, cukier, mąka i tak dalej, no to biegną do sklepu i kupują. To kiedyś jeden z wicepremierów, minister finansów, bardzo gniewał się na dziennikarzy i mówił, to przez was jest ta inflacja, bo jeżeli krzyczycie... Oczywiście, no, zawsze przez dziennikarzy. Jeżeli krzyczycie
wiecie, że coś zdrożeje, to ludzie wam wierzą, biegną do sklepów i rzeczywiście ten rosnący popyt sprawia, że ceny rosną. Więc na pewno ten efekt samonakręcającego się mechanizmu tutaj też występuje, ale przyczyny są jednak podstawowe drożyzny, na przykład żywności. Podstawowe przyczyny. Jakie podstawowe przyczyny? Rzeczywiście mechanizm samonakręcający, zaraz odpowiem, bo strasznie dużo pytań pan redaktor zadał i tak dotykamy, ale tak bardzo delikatnie. Chciałbym zacząć jednak od tego, o czym na początku mówiliśmy. To jest najciekawsze. Nie wprost, dowód nie wprost, że jesteśmy bogaci, rzeczywiście tak jest. Mamy do czynienia ze stałym wzrostem udziału w naszych wydatkach na usługi, co jest typowe dla społeczeństw bogacących się. I na przykład udział w tych wydatków na restauracje i hotele w 2010 roku był najwyższy w historii. Podobnie udział na wydatków na rekreację i kulturę, najwyższy w historii, a z kolei udział wydatków na żywność, najniższy. Teraz, jeżeli chodzi o te ceny i o te efekty tych samonapędzających się, znaczy realizujących się prognoz, to rzeczywiście to, co trochę zahaczam już o temat, co mnie dziwi, ale ten rynek cukru jest fascynujący, to co się dzieje w Polsce rzeczywiście, bo mamy do czynienia z bardzo silnym wzrostem cen. To był najsilniejszy wzrost cen towarów żywnościowych i w ogóle w lutym, tak podał GUS, 9,8%, o tyle wzrósł cukier. Co ciekawe, ten wzrost... Ceny cukru. Co ciekawe, ten wzrost jest znacząco niższy niż to, co podają media, bo media mówią o 100% wzroście cen na przykład. Może są takie miejsca, gdzie cukier wzrósł o 100%. No szczególny cukier. Ale ja próbowałem troszkę zbadać ten temat i zrozumieć, jakby z czego to się bierze. Pierwsze podejście to było odpowiedź na pytanie, ile tego cukru konsumujemy. No więc statystyczny Polak konsumuje 16 kg cukru rocznie. Mhm. Wydaje się dużo mimo wszystko. Jakby każdy z nas, jak sobie odpowie, ile tego cukru konsumuje rzeczywiście, to wychodzi na to, że chyba trochę mniej. No więc, że tak powiem, dalsze dłubanie w tym temacie doprowadziło mnie do wniosku, że jest jakaś grupa Polaków, która zużywa tego cukru znacznie więcej na różne potrzeby inne niż typowe. Przy czym nie mówię tu o pieczeniu. Jakby to powiedzieć, wiele informacji, które można znaleźć właśnie w sieci, o której dzisiaj mówiliśmy, wskazuje na to, że jesteśmy krajem, w którym skala produkcji bimbru jest gigantyczna. I rzeczywiście, jak się popatrzy na te przeliczniki, ile tego cukru potrzeba do wygenerowania na przykład 4 litrów bimbru, no to już zaczynam rozumieć, skąd taka wysoka konsumpcja tego cukru i zaczynam rozumieć, dlaczego niektórym opłaca się kupić... Kwitnie? A może miód? Ale... dlaczego niektórym opłaca się kupić 16 kilo cukru w jednym strzale, żeby zarobić na tym 32 zł na przykład, prawda? No bo o takich różnicach cen 16 mówimy. 16 kilo to jest konsumpcja indywidualna? Czy to na jest jednego mieszkańca. Bo tak. Jeszcze będąc na chwilę w temacie parabimbrowniczym. Czyli 1410, bitwa pod Grunwaldem. Tak. To jest przepis na zacier. Też się dokształciłem, na zacier. Ale kilogram mamy cukru, 10 deko drożdży. 10 deko drożdży jest na końcu. 4 litry wody. 4 litry wody, kilogram cukru, 10 deko drożdży. Ja nie wiem, czy redakcja TOK FM nie będzie oskarżona o popularyzowanie recepty. Bo przecież w Polsce jedną z gałęzi, która się najmniej rozwija, jest produkcja soków, tych wysoko przetworzonych. No, ale to nie jest... mówimy o zużyciu przemysłowym, o zużyciu indywidualnym. To jest naprawdę zużycie indywidualne, 16 kilo? No, to znaczy, czy to jest zużycie na obywatela, które zakłada, że... Indywidualne, tak, kupił. W butelce więc takiego napoju gazowanego, ciemnego koloru, na przykład na litr jest 27 kostek cukru, więc... Tego nawet chyba nikt nie jest w stanie policzyć. Także ile tego cukru ostatecznie jest zużywane w całym procesie? To rzeczywiście... Nie, ale to chyba odwrotnie, 1410 to jest 10 litrów wody. Kilogram cukru, nie. 4 deka drożdży, 10 litrów wody. Czytałem to jeszcze wczoraj, przygotowując się do tej audycji. No i co dalej, panie doktorze? Wróżę kłopoty redakcji. Ale zła wiadomość jest taka, bo ja, analizując przyczyny wzrostu cen żywności, widzimy głównie przyczyny globalne. Tam jest cała seria tych przyczyn. Szybki wzrost popytu ze strony krajów rozwijających się, biopaliwa, przesuwanie się produkcji w kierunku biopaliw, które na przykład podnoszą właśnie ceny cukru globalnie. Okay. Susze, tajfuny. Spekulacja, to jest bardziej krótkoterminowa przyczyna. Bardzo silne rozluźnienie polityki pieniężnej przez główne banki centralne, które wygenerowało znaczącą ilość płynnych środków w systemie. A mógłby pan nie używać słów powszechnie uważanych za procentowa. Za wulgarny, proszę pana. Niskie stopy procentowe i emisja pieniądza. Niskie stopy procentowe i emisja pieniądza przez główne banki centralne, którego część tego pieniądza została skierowana na te rynki surowcowe i podbiły ceny.
Niestety część tych przyczyn moim zdaniem ma charakter długookresowy. Znaczy głównie te związane z szybkim wzrostem gospodarczym w krajach rozwijających się, co mnie skłania do wniosku, że generalnie temat drożyzny będzie wracał. O. I to jest smutna wiadomość. Proszę Państwa, przed informacjami Radia Tok FM.